Pani Ewo, jest Pani autorką bloga ibdekr.pl. Jest to blog przeznaczony dla mieszkańców Trójmiasta, jak również dla turystów przyjeżdżających do Trójmiasta. Jest to blog typowo turystyczny. Skąd wzięła się idea powstania takiego bloga? Ja jestem przewodnikiem licencjonowanym po Trójmieście, aczkolwiek tak zwanym niedzielnym. Nie wykorzystuję swojej wiedzy z różnych względów, natomiast wykorzystuję ją właśnie w ten sposób, że prowadzę tego bloga. Dodam, że prowadzę go nie sama. Pomaga mi w tym bardzo wiele osób, między innymi właśnie licencjonowani przewodnicy turystyczni z Aleksandrem Masłowskim, mistrzem przewodnictwa na czele. Co by Pani poleciła turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta, ale wydaje mi się, że też mieszkańcom Trójmiasta, bo pewnie większość z nich zna tylko Stare Miasto i nie zdaje sobie sprawy z różnych ciekawych miejsc, które znajdują się w innych częściach Gdańska. No wiadomo, że turyści oglądają przede wszystkim tak zwany lukrowany Gdańsk, prawda? I w momencie, kiedy oni przyjeżdżają na wycieczkę 2-3 godzinną, to trudno pokazać im jakieś inne, bo Gdańsk to nie tylko główne miasto, to nie tylko Neptun. Natomiast sama wiem, że jest ogromna potrzeba wśród mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu, poznawania tego ich małej ojczyzny. Od 3 miesięcy organizuję spacery darmowe z przewodnikiem, właśnie Aleksandrem Masłowskim. Na pierwszym z tych spacerów pojawiło się 90 osób. To był mój pierwszy spacer. Promocja odbywała się tylko w internecie i myślę, że to świadczy o tym, że rzeczywiście takie inicjatywy są potrzebne. Spacery od dawna organizuje Nadbałtyckie Centrum Kultury. Na tych spacerach bywa nawet 400 osób. Także jest w nas potrzeba poznawania miejsca, w którym mieszkamy, i to jest budujące. Mamy takie miejsca, no, które powiedzmy sobie samemu może nie jest zbyt bezpiecznie chodzić, Dolne Miasto na przykład, ale są naprawdę, naprawdę warte zwiedzenia. A sam blog jest dla Pani sposobem na życie, narzędziem komunikacji, czy może czymś jeszcze? No w tej chwili się stał moim sposobem na życie. Ja czegoś takiego nie planowałam. Tak się stało, że 2 lata temu założyłam, chociaż on powstał, to jest naturalna konsekwencja mojej dotychczasowej działalności w internecie. Ja przez 4 lata wcześniej byłam dziennikarką obywatelską, portali i ogólnopolskich, i tutaj lokalnych. Nadarzyła się okazja do założenia własnego bloga, to skorzystałam z tego. I w tej chwili rzeczywiście jest to mój sposób na życie. Kocham to, co lubię absolutnie, mimo że jestem często bardzo zmęczona, bo robię to od tak zwanej pierwszej kawy do położenia się do łóżka.